że już ta pani nie ma tutaj prawa wejść. Ale to nie jest decyzja. Nie ma prawa wejść. Pani premier w jednej z prywatnych stacji dzisiaj rano zapowiedziała, tak będzie, zmiany ona w rządzie odnoszą się w ciągu kilkunastu. Ona po prostu nie jest poważnej psychologii, no tak, ani na stawki, ta, która ktoś jest, to ani, potem pani premier na to odpowiada, niestety bardzo często ulegamy narracjom, które są narzucone. Dlatego, że jest strasznie prymitywna. Ona nie umie rozmawiać z człowiekiem. Ona nawet nie wie, że ma z człowiekiem rozmawiać. Przyszła i gada tutaj do ściany się szamoce. I tak dalej. Jako natomiast to? Coś takiego, jako jeżeli tamto. Sprawny rząd się robi w taki sposób, że się ogłasza niestety, w poniedziałek, a we wtorek już są zmiany, a nie ciągnie się tego w nieskończoność, uważając, że przeciętnego Polaka czy obywatela nic tak nie pasjonuje, jak czy Kazik będzie na, przepraszam, na miejsce Wandy. Tutaj przepraszam do profesora Kazimierza Kika. Zmiany tutaj, proszę Państwa, na budowie, że gdzie taka baba, pieczaka, która ledwie łazi, stara i durna, na budowie, nie jest nie ja myślałem, że pan redaktor mnie powoła. Nie może podejść do Żurawia, żeby włączyć światło. Ja myślę, że redaktor Król tu jednak nie ma racji, ponieważ to jednak bardzo interesuje z na pewno, że baba nie ma racji, a kiedy baba miała rację? Ona tylko chce. Przecież to nie jest jakiś ośrodek, który miałby się opiekować starą babą niedołężną, która nie może dojść do Żurawia, żeby światło włączyć. Ja mówię, słuchaj, przecież tam jest ciemno, a jak złodziej, a jak okradną, a jak mafia złodziei, jeszcze lepsza od tej mafii reprywatyzacyjnej, bo przecież jeszcze dalej my wszystkiego nie wiemy, samochody w Austrii na zachodzie kradli, to co? A ona mówi, a mnie to gówno obchodzi, bo światło nie jest zapalone, czyli że jest ciemno, a ona mówi, a mnie to gówno obchodzi. No, także baba, nikt jej nie chce, niedołężna i tylko szczeka, tylko gada, jest jako ta bladzina. Problem jest taki, że mam wrażenie, że do tych zderzaków się po prostu ludzie a jeszcze by tutaj okurtkę chciała zakosić. Tak mi się wydaje. Wszystko nowe. Wszystko nowe dostanie na swoją nową budowę. Czy to nie jest logiczne? Mam wrażenie, że słabe punkty. Wszystko nowe dostanie na swoją nową budowę. Na nowe miejsce. Nie będzie ta sama firma Patronus, ale nowa budowa, nowe miejsce. Ministerstwo Infrastruktury, czyli na ministra Adamczyka. Ten z kolei jest, ma o tą silną stronę, że jest z Małopolski, spod skrzydeł pani premier Beaty Szydło, więc to jest to ciekawy element tej układanki. Poza tym mam wrażenie, że minister Waszczykowski, tak, który, i to jeszcze myśmy jej załatwili, był wieś. Krytykowany przez dwa lata za nie robienie zmian w placówkach dyplomatycznych, ale z tego, co na przykład ja rozmawiam z przedstawicielami klubów Gazety Polskiej, wcale by tu nie przyszła. Europy Zachodniej. To ona dowiedziała się, że dla niej jest 150 zł. Już te zmiany następują, no to rzeczywiście skok jakościowy. Ona wcale by tu nie przyszła. Jest zdecydowany, więc rzeczywiście no tutaj też wydaje się sprawa taka nie do końca zero-jedynkowa. Chyba czarne chmury też się zbierają nad ministrem Radziwiłłem. Lekarze? I sprawy lekarzy, widać, że może nie tyle jest to jakiś problem taki jakby systemowy, tak, no bo i jakby dużo zarzucić postaci ministra Radziwiłła, ale no widać, że ten odcinek będzie polem konfliktu. No. I potrzebna jest to po prostu osoba pewnie, która... No, tak. Nie, to śpi sobie. Ale właśnie pytam, czy ta liczka tak, do ciebie dzwoniła, czy do Bieleckiego? No ten kryzys tutaj no, jakby... Aha, a z tobą rozmawiała. No bo tutaj była już, wzięła tam te swoje pieniądze, żeby ona się dowiedziała, że ona nie ma tutaj tych pieniędzy, to ona by wcale nie przyszła, bo te buty gumowe tutaj cisnęła i tak dalej. No, te torbę coś tam wzięła, coś nie wzięła i poszła i tę kopertę, koniecznie tę kopertę, bo myślała, że tu kokosy dostanie. 151 i poszła do sklepu pokazać, że jest bogaczką i wszystkie straci, nie będzie miała na bilet na wioskę pojechać.
czekać. Ale ona do ciebie dzwoniła, tak? Tak, więc to też świadczy o pewnej takiej... Aha, to dzwoniła gdzieś tutaj do Bieleckiego widocznie. A jak panie profesorze? No, dobra Rysiu, to ty idź spać. To są dwa klucze. Klucz pierwszy to gospodarka i służba zdrowia. Gospodarka trzyma się dobrze. No właśnie, aż oni myślałem, że wicepremier Morawiecki miał go odchodzić. Nie, zawsze od gospodarki zależą losy rządu. Na ogół oczywiście i tutaj akurat pan Morawiecki jest takim wzorcowym. Ale proszę zwrócić uwagę, że ta prowizja już była w przesłysze o tym, że nie wiadomo, czy dzisiaj, tak? A, dzisiaj. Infrastruktury nie podejdzie. No ja zaraz zobaczę tam ten płot. Przecież ja i tak nie usnę, jak będzie dziura, bo człowiek się sam w strachu. No. Służba zdrowia. Służba zdrowia była problemem od początku Rzeczpospolitej. No. Mamy dowód, żaden lekarz, który był ministrem... Elektrycy? Nie, tu jest co innego. Że te światło, czy tam, ja pójdę też zobaczę tam. To jest specyficzny punkt widzenia, a w Polsce wymaga reformy publiczna służba zdrowia. Dobra. Bo teraz mamy ten dylemat. Co mamy reformować? Publiczną czy służbę zdrowia? W moim przekonaniu publiczną służbę zdrowia i to jest potrzebny dobry zarządzający, dobry organizator, a nie lekarz, który jest powiązany nićmi różnego rodzaju interesów. Ponadto pan minister nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości sensu stricto, w związku z tym jego pozycja jest słaba i dla rozwiązania problemu, konfliktu można byłoby powiedzieć, że będzie numer jeden. Dwa. Mamy jeszcze inny konflikt. Rysuje się nam konflikt pomiędzy prezydentem i dwoma ministerstwami, znaczy dwoma ministrami. Znaczy wynikający z kompetencji prezydenta. Tak, oczywiście to chodzi. Jest zrozumiałe. Że no cześć, dzwoniła do ciebie, ja bo ja do Rysia to nie czytałem, że do niego nie dzwoniła, tylko do ciebie. Nie, już poszła. Wzięła, to jest 151 w kopercie, te kalosze tutaj rzuciła, cisnęła, bo to jak ta robotka brudne zostawiła, ona nie będzie myła. Ja mówię, to nie bierzesz tych pantofli? I ona cisnęła te pantofle i coś tam z farby wzięła i poszła. No. Wśród, tutaj podpowiem, ściągaweczka. Wśród nie, bo po prostu ja tu zamykam, bo patrzę, widzę, że idzie z tą laską, z tego parasolką, z tego sklepu i poszła z powrotem do tego sklepu, żeby pokazać, że ona jest taka bogata i nie będzie miała na bilet na wioskę, żeby pojechać tam do tej pustki. O którym pan mówi, to woli uzupełnienia. Tak, tylko ja podam tam to może być oczyszczenie przedpola, to są takie wewnętrzne sprawy techniczne. Ja myślę sobie o takich problemach politycznych bardziej, a polityczne, czyli oczyszczenie pola politycznego, to mówię o tych problemach, które w ramach formacji rządzącej i to nie, są bo ona tu nie wchodziła, bo antagonizują opinię przekręcony publiczną, bo jeżeli chodzi o służbę, to wszyscy jesteśmy zainteresowani reformą, ale okazuje się, że lekarz nie uzdrowi to jak nie umie z ludźmi rozmawiać. To chyba nie jesteś po uniwersytecie. I poszła tutaj do tego. Dyskusją. A inni ministrowie, panie profesorze? No cóż, tutaj... Nie, bo tutaj przychodził nawet ten inżynier taki, co się śmiał. Ja otwieram drzwi i mówię tutaj, panie, nie może wejść, bo na to nie chciała Ale jeżeli miałby odejść pan minister, aby te pieniądze, żeby ona wiedziała, że tu nie ma tych pieniędzy, 151 zł, to że wiele rzeczy z opóźnieniem się dzieją, ale to się dzieją świetne, tak? Ale kto jeszcze w takim razie? No na pewno, myślę sobie jednak, ale on jest bardzo mocno usytuowany w Prawie i Sprawiedliwości. Nie, Rysiek tam darował, tam mówi, że jakieś 20 złotych. Jeżeli chodzi o nasze relacje z Unią Europejską, to raczej... No Jacek Izgniewicz tutaj aż się burzy, już widzę. Ale powiem tak, że minister, który... Nie wyzywała, tylko do ciebie dzwoniła, to więc nie wiem, co ona tam, bo to powiększa pole konfliktów, na przykład z Unią Europejską, bo to mamy cały szereg różnego rodzaju konfliktów. To ona gdzie indziej dzwoniła, bo ja zaraz... Możliwe. To była rozmowa dotycząca rekonstrukcji w rządzie, rozmowa, która miała miejsce w porannym programie Polskiego Radia 24. Przypomnę, że gośćmi Rotykanii byli profesor Kazimierz Gik, Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej i Marek Król z Tygodnika Sieci. Dobra. Polskie Radio 24, 46 minut po godzinie 11, za 14 minut o 12. Dobra, powinno się rozpocząć przesłuchanie Marcina. Ale to jakoś po roku jest chyba ten urlop. Jak Amber Gold do tego przesłuchania przed specjalną komisją sejmową do spraw afery Amber Gold dojdzie w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na miejscu jest Marcin Matko, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i oczywiście najważniejsze pytania. Ja nie mogę się tak nastawiać na pytania. Pierwsze, o co dziś
mogą pytać członkowie komisji. Drugie pytanie nie, związane z nie, tym, nawet, na ile na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy, bo przypomnijmy, że przesłuchanie Marcina P. miało już miejsce, on był przesłuchiwany w czerwcu, ale na ile w ciągu tych kilku miesięcy mogła się zmienić i zmieniła się wiedza członków komisji na temat tego, co się działo w Amber Gold? No to może zacznijmy od drugiego pytania. Ta wiedza rzeczywiście się zmieniła, bo 28 czerwca Marcin P. był przesłuchiwany, od tego czasu było też kilka innych wysłuchań, przesłuchań przed komisją. Ta wiedza były również ujawnione nowe taśmy przez nas, które są sieci w telewizji w Polsce.pl. I jakby uzupełniła się trochę nasza wizja tego, w jakiej atmosferze ta piramida Amber Gold się zawalała i też jaką bezczynnością służby specjalne się wykazały. Nawiążę jeszcze raz do tych taśm, tam ponad 70 godzin nagrań wykonano w tym czasie od upadku linii OLTX do upadku Amber Gold. Okazało się, że ABW poczyniła z tych taśm zaledwie kilkanaście stenogramów. No dobra, to samo dobra, pokazuje. Okay, ja stawiam taką tezę, że w tym momencie ani Marcin P. A poczekaj, a z tym Tobiaszem, jak myślisz, co ona tam gadała? Dlaczego? Ona jej się wydaje, że... To jest bardzo dobre pytanie, więc o rolę służb, o uprzedzenie Marcina P., że jest podsłuchiwany, bo wiemy, że do takich żartów dochodziło podczas tych rozmów, pozdrów panów z ABW i tak dalej, i o osłonę medialną, wydaje mi się, że to ale to, są... przepraszam, bo Marcin P. jeszcze w czerwcu mówił chyba o tym, że on miał przecieki dotyczące zainteresowania służb jego firmą. O tym zainteresowaniu mieli go informować, jeżeli dobrze cytuję, miały go informować osoby nie ze służb, ale powiązane z ABW, między innymi dziennikarze. Między innymi dziennikarze, natomiast no właśnie ciekawe, on wskazał między innymi Sylwestra Latkowskiego, czyli dziennikarza wprost. Jutro pan Sylwester Latkowski będzie przesłuchiwany przez komisję śledczą. Nie. I to są pewnie też do niego pytania. Nie ma natomiast na tych taśmach, które słuchaliśmy, są wątki tej osłony medialnej takiej bardzo skoordynowanej, to znaczy takiego dealu na przykład z tygodnikiem wprost, że Marcin Pepczyk ze swoją żoną nie będą przez weekend wychodzili z domu, aby nie dać się sfotografować i w zamian za to tygodnik wprost opublikuje bardzo pochlebny artykuł. Ja bym bardzo chciał usłyszeć od niego, jak bo ci chodzi o to, żeby to zjeść, co zostało obiecane Marcinowi P. w tym takim newralgicznym momencie tuż przed upadkiem piramidy finansowej, że tak karnie tego układu się trzymał i rzeczywiście, jeżeli z kimś się spotykał, to zapraszał do siebie do domu. Nie, słuchaj, ja kiedyś tam się nigdy z tego urlopu nie korzystało, on był fikcyjny i tak. Określenia piramida finansowa, ja też powołam się na wypowiedzi z czerwca. Wtedy Marcin P. mówił tak, w systemie polskim nie istnieje coś takiego jak wszystko 8 godzin, półtorej godziny mi się pracowało. Kiedyś komunikacja była dobrze, jasna i klarowna. No i dodał jeszcze, każdy kto zawiera umowę powinien mieć świadomość konsekwencji, jakie ponosi, że można stracić środki w wyniku umowy na produkty obarczone ryzykiem, a on, jak dodał, nie jest w stanie zakazać każdemu podejmowania takiego ryzyka. No takie słowa to ja słyszałem również od premiera Donalda Tuska, ówczesnego premiera, na temat, się pozbyłyśmy. Na temat tego, że obrzydliwej baby, bo to wiecie państwo, my tutaj kontynuujemy. Jakby omamiony, tak, tą wszechobecną reklamą zdecydował się zaryzykować i włożyć swoje pieniądze. Ta baba, wiesz, ona tutaj córkę przysłała, że włosy miała wymalowane, listę wpłat, no więc rzeczywiście na początku to działało tak, że te osoby, które na początku wpłacały pieniądze do Amber Gold, to je wypłacały, to byli zadowoleni klienci, którzy zarobili te gwarantowane pieniądze. Natomiast im później szło, im bardziej ta inwestycja, im bardziej to przedsięwzięcie się rozwijało, no to więcej pieniędzy było wpłacanych niż wypłacanych. I na tym jakby piramidalność tego polega, na tym polega mechanizm piramidy finansowej. Więc w takim być może nie jest to w prawie dokładnie określone, ale jeżeli się byśmy chcieli tak po ludzku to określić, czy to była piramida finansowa, według mnie zdecydowanie tak. To jeszcze jedna kwestia. No, skoro pojawiają się konkretne nazwiska, skoro pojawiają się bardzo konkretne wątki, na przykład dotyczące no, tych ostrzeżeń, które płynęły do Marcina P., to pytanie, czy nie wskazana w tej sytuacji byłaby pewnego rodzaju konfrontacja pomiędzy świadkami? Być może tak, natomiast na razie jeszcze ja z tego co wiem, no to lista świadków jest dość długa i na razie trzeba ją wyczerpać, żeby potem się zastanawiać, jak wyłapać te nieprawidłowości, te sprzeczności, jak choćby na przykład u Emila Marata, doradcy Marcina P., kiedyś PR-owcy, kiedyś dziennikarza, potem PR-owca, który kierował się przed komisją śledczą na taką ofiarę Marcina P., człowieka oszukanego. Mówił, że te 30 tysięcy, które zarobił doradzając Marcinowi P., to był błąd. Natomiast i że w ogóle nie miał świadomości tego, że ma do czynienia z przestępcą. Natomiast na tych taśmach, które ujawniliśmy,
Emil Marat wprost proponuje Marcinowi P. publikację w Business Week Magazine Polska i mówi, że jako argument podaje taką przeciwstawność, że ten magazyn o ugruntowanej renomie nigdy na okładce nie pokazuje przestępców, tylko pokazuje godnych zaufania biznesmenów, czyli jakąś świadomość pewnej przestępczej działalności musiał mieć, tak wynika absolutnie z tych słów. Jakiego przebiegu dzisiejszego przesłuchania możemy się spodziewać? No bo patrząc na to, jak do tej pory wyglądały przesłuchania przed komisją, to wyglądały one bardzo, bardzo różnie. No, zdarzały się takie przesłuchania, z których tak naprawdę nie byliśmy w stanie dowiedzieć się niczego, bo wzywany odmawiał odpowiedzi na większość pytań. Jak dziś może być? Ja bym się za bardzo też nie przywiązywał do tych słów, które Marcin P. mówi. To trzeba bardzo mocno weryfikować i sprawdzać, czy to ma odzwierciedlenie w dokumentach. No bo to jest jednak człowiek, który jest zatrzymany, przeciwko któremu toczy się proces i on może kłamać, aby to siebie jako nie rozumieć. Absolutnie tak. I też z drugiej strony weźmy pod uwagę, że on ponad 5 lat miał na to, żeby się do tego show przygotować, bo on to absolutnie traktuje jako swój występ życia. Być może teraz uważa, no nie ma wyjścia. Jaką karą. Ludzie są nastawieni na więzień, nie wiedzą o tym. Nie jako ma wyjścia, zapamiętany przez opinię publiczną, także on jest to grać. I trochę w nawias brałbym wszystkie te rewelacje przez niego ujawniane, natomiast absolutnie trzeba je weryfikować z materiałem dowodowym. Ale to, panowie, pytanie. Możemy się dzisiaj spodziewać kolejnych bardzo ciekawych, kontrowersyjnych, mocnych wypowiedzi z jego strony, na które oczywiście być może trzeba brać poprawkę, ale one padną? No, wydaje mi się, że tak. Od początku Marcin P. jakby w kilku kwestiach zastanawiających oczywiście milczał i nie chciał mówić. To oczywiście to są takie wątki, które bardzo by nas interesowały, bo mogą gdzieś prowadzić do źródła tej afery, do tego, kto tak naprawdę stał za Marcinem P., bo ja też uważam, że to nie był jego wymysł. I jakby kiedy dyskusja biegnie w tym kierunku, to on milczy, on odmawia o odpowiedzi na pytania, ale w innych kwestiach mówi bardzo chętnie. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie. No, przekonamy się już za kilkanaście minut. Przypomnę, że przesłuchanie Marcina P., przesłuchanie, do którego ma dojść przed sądem w Sądzie Okręgowym w Warszawie, planowo ma się rozpocząć o godzinie 12, czyli już za 6 minut. Jak na razie nie mamy informacji o jakichkolwiek opóźnieniach. To przesłuchanie będzie oczywiście transmitowane na antenie Polskiego Radia 24, a naszym gościem był pan Marcin Wikło, publicysta tygodnika Sieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Reklama. Uwaga, promocja. Teraz w Eurobanku możesz wziąć tanią pożyczkę na oświadczenie, a gotówkę otrzymać nawet tego samego dnia. Przyjdź do naszej placówki i przekonaj się, jakie to proste. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 9,81%. Promocja trwa do końca roku 2017 i dotyczy pożyczek od 500 do 4000 zł, od 3 do 36 lat. Udzielenie i możliwość otrzymania pożyczki na oświadczenie o dochodach zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, opłaty, prowizje i regulamin promocji pożyczka od ręki są na eurobank.pl. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET. Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Już teraz w Lidlu markowe hity. Kawa ziarnista Lavazza 39,99 za 1 kg. Puszka Pepsi, Pepsi Max, Mirindy 7-Up 37% taniej. 1 zł za puszkę przy zakupie 24 puszek. Lidl, co tydzień coś nowego. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renault Puren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renault Puren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renault Puren. Dla zdrowych.
nowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 000 zł. Nie chcemy reklamy, nie chcemy.